Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w drugim odcinku Królewskiej Gry, czyli nowego programu na kanale sportowym. A razem ze mną są wspaniali goście i prowadzący. Jest z nami dzisiaj Alina Kaszlińskaja, która jest arcymistrzynią oraz drużynową mistrzynią Europy w drużynie Rosji oraz na piątej szachownicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami też Radek Wojtaszek, arcymistrz Radosław Wojtaszek, który jest aktualnym mistrzem Polski i bardzo silnym zawodnikiem z klubu 2700. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. To, co jest ważne też, to Alina i Radek są małżeństwem, więc mamy dzisiaj okazję gościć szachowe małżeństwo, pierwsze w naszym programie, a także jest z nami oczywiście współprowadzący Filip Zieliński, czyli dziennikarz Przeglądu Sportowego. Witam bardzo serdecznie. Rozpoczął pięknie nasz program Michał Kanarkiewicz, autor 6 książek o tematyce szachowej oraz popularyzator szachów. A naszym sponsorem odcinka jest partnerem, jest Krajowa Spółka Cukrowa, właściciel marki Polski Cukier, Polskie Przetwory oraz Frutuś. Link do sklepu właśnie z tymi produktami jest w opisie filmu, więc bardzo zachęcamy do wejścia. Tak, i myślę, że warto powiedzieć już na samym początku naszej zabawie, którą mamy na Twitterze, Filipie. Tak, przygotowaliśmy dla Was specjalnie niespodziankę właśnie z okazji tego, że gościmy dzisiaj w studiu zawodników Gwiazdy Bydgoszcz. To na Twitterze moim, czyli Filip Zieliński i na końcu Podłoga. Bardzo zachęcamy Was, żebyście tam weszli i tam będzie niespodzianka z koszulką oraz może pokaż tą podpisami koszulkę w tle. Już przemieszczam się po koszulkę. Tak jak wspominałem, koszulka Gwiazdy Bydgoszcz. Teraz podpisujemy? Tak, na dzień dobry, podpisy zbieramy. Prosimy bardzo. Proszę. Więc zachęcamy nasz Twitter, mój Twitter, żeby wziąć udział w zabawie z tą koszulką. Filip Zieliński, Podłoga. Oj, coś nie jest, nie, to, takie nie, proste nie jest to takie proste jak gra w szachy. Filip, po tej drugi. A gdzie jest ten drugi? Ale... Dobra, podpis na pewno będzie. Jeszcze za chwilę poprawi, spokojnie. Ale podpisy są. Najważniejsze, że jest to zapisane na wizji, że to jest rzeczywiście od Radka i Aliny, czyli naszych wspaniałych gości dzisiaj. Są dwa podpisy. Weźmy się bardzo. A więc ogólnie jak się nie spodoba, to przyjmujemy reklamację. Potem reklamację i wyślemy. Wyślemy no. Nie mówiliśmy też o samym haśle konkursu, który już jest na Twitterze. Serdecznie zachęcamy, czyli wasza opinia, dlaczego warto grać w szachy. Tak, czekamy na najlepsze komentarze, najciekawsze komentarze, które wybierzemy już 6 grudnia wraz tutaj całym studiem. Tak jest, jak najbardziej. A może zacznijmy od tego, zanim przejdziemy do omówienia, bo dzisiaj oczywiście wątkiem głównym są Super Puchar Polski, w którym Radek brał ostatnio udział z Janem Krzysztofem Dudą oraz mecz o Mistrzostwo Świata. Ale zanim do tego przejdziemy, to tak jak wspominałem, Alina i Radek są szachowym małżeństwem. No i właśnie, w ogóle powiedzcie nam i naszym widzom, jak to się zaczęło, jak wyście w ogóle poznaliście? No tak jak można by było się spodziewać, to poznaliśmy się na turnieju szachowym i chyba takie pierwsze spotkanie. Oj, przepraszam, zgubiłam mikrofon. Możesz przejąć pałeczkę. Kurczę, ale jeśli coś źle tutaj powiem. Ja cię poprawię. A więc tak, zaczęło się to w bajkowej scenerii. To nie ta historia. Ogólnie na zawodach szachowych w Izraelu, gdzie reprezentowałem klub razem z osobą, która tutaj była wcześniej, czyli Mateusz Bartel. Wspólnie tam spędzaliśmy wieczory, no i wpadliśmy w pewien wieczór właśnie na Alinę i jej znajome, no i tak jakoś wydawało się, że, no, że coś może z tego, że tak powiem, wyjść. I oczywiście... Alina. W ogóle nie tą historię chciałam opowiedzieć. Nie tą historię? Nie, no to dobra, dobrze. To możesz zakończyć tą historię, no tą bo to historię. Było, ale to było później już, więc... A, no oczywiście, to znaczy wcześniej historia zaczęła się w ten sposób, że graliśmy na Węgrzech. Były zawody w turnieju męskim i żeńskim. Udało mi się wygrać zawody męskie, a Alinie zawody żeńskie, no więc był... Ale ja znam, kojarzę tą historię, bo podobno Alina cię wycięła ze zdjęcia, tak? Tak, no, do tego zmierzałem, no bo była gala,
zwycięzcy zrobili sobie wspólne zdjęcie. Alina w sukni pięknej. Ja oczywiście... Też niczego sobie, aczkolwiek można by się przyczepić. Nie pasowałeś mi do zdjęcia. Przyczepić to i ówdzie. No i oczywiście Alina stwierdziła, no, że zdjęcie jest fajne, bardzo spodobało się, no tylko ta osoba obok nie jest zupełnie niczemu niezbędna, no więc ona wycięła mnie z tego zdjęcia, no i wrzuciła na Facebooka. No i tak się zaczęła ta historia. Tak, właśnie to było nasze pierwsze spotkanie, że tak powiem, a ta część historii, którą Radek opowiadał o Izraelu, to już jakby następny etap, kiedy zaczęliśmy się tam spotykać wieczorami, właśnie na spacery się wybieraliśmy, to faktycznie było na tym klubowym Pucharze Europy. Ale to w ogóle ja chciałem zauważyć bardzo ważną rzecz, że słuchajcie, Alina pochodzi z Rosji, a bardzo pięknie mówi po polsku. Jak ty się tak szybko nauczyłeś języka polskiego? Bo wiesz, no większość osób, które przeprowadza się do... Właśnie. A tutaj Radek wypina klatkę. Jak to się stało, że tak szybko się nauczyłeś tego języka No właśnie, polskiego? Wszystkie pytania odnośnie tego to chyba należą się do mojego męża, bo muszę przyznać, że nie wiem, mąż cały czas mówi, że jestem jakoś... nie wiem, utalentowana co do języków, ale ja się z tym nie zgadzam, bo uczyłam się innych języków w dzieciństwie i wcale nie było mi łatwo, ale wydaje mi się, że miłość robi cuda, więc to chyba to właśnie ta przyczyna. A jaka jest twoja opinia na ten temat? Alina ma wielkie zdolności, jeśli chodzi o języki i to tak naprawdę widać, bo nawet byliśmy kiedyś w Niemczech. Alina niby uczyła się tego języka gdzieś tam, ale oczywiście z początku nic. Minęły 2-3 dni i od razu jak gdyby ogólnie wydaje mi się, że mając nawet niewielki zasób słów, jest w stanie wykombinować z niego bardzo fajne zdania. No zresztą z polskim z początku wyglądało to w ten sam sposób, że Alina tak naprawdę nie znała bardzo dużo słów, ale używała je w taki sposób, że się wydawało, że jest w stanie wszystko jak gdyby stwierdzić swoje myśli. Tak, i wyrazić swoje zdanie. Tak, super, tak. Super. No takie były początki. Czyli tak naprawdę no, dosyć szybko się zaadaptowałaś tutaj do warunków polskich. W ogóle jak ci się mieszka w Polsce, Alina? Bardzo fajnie mi się mieszka i już jesteśmy małżeństwem ponad sześć lat. I muszę przyznać, że już czuję tutaj się jak w domu, więc zdecydowanie wracając tutaj do Warszawy, to wracam do domu. To zresztą Alina ostatnio dostała już... Polskie obywatelstwo, o, tak. Więc już jest taka nasza w 100%. Tak. A jeszcze akurat fajne chyba, że w Polsce środowisko szachowe jest bardzo takie miłe i tak naprawdę nie spogląda na to, kto skąd jest, tylko po prostu akceptuje te osoby, jeśli to są miłe osoby. Tak? A no, moja żona zdecydowanie jest miła i tak naprawdę no, zresztą od razu widziała, jak są moi znajomi, no, Bartlowie, Soćkowie, Gajewski, Grzesiek. No, to są wszystko osoby, które są bardzo fajne i tak naprawdę bardzo szybko Alina złapała wspólny język ze wszystkimi szachistami w Polsce. No, też myślę, że ogólnie w szachach nie ma jakiejś takiej zażyłości, bo no, mamy chociażby Lewona Aroniana, tak, który 2 dni temu, jeżeli się nie mylę, już oficjalnie reprezentuje Stany Zjednoczone, przeszedł też właśnie, urodził się w Armenii. Też mówiliśmy w zeszłym odcinku bardzo dużo o Firuji, który jest z Iranu i reprezentuje Francję, więc no, nie będziemy może pytać o jakieś transfery narodowe. No właśnie, pytanie, czy planuje się przetransferować do reprezentacji Polski? Póki co nie planuję, ale właśnie tak jak wspominałeś tutaj, Filip, to właśnie widzieliśmy Firuji ostatnio na drużynowych mistrzostwach Europy już w nowej reprezentacji Francji i widać było, że bardzo fajnie się tam odnajdywał, że były jakieś filmiki zamieszczane grające, że oni tam grali w ping-ponga takiego chyba, co przywieźli ze sobą ten stolik. Tak, nie? To był taki malutki stolik. Z MVL-em zresztą. Tak. Z MVL-em. Masz Inwazier La Graf. Dokładnie. Dla wszystkich widzów, bo nie wszyscy wiedzą, kto jest MVL. Był numer jeden Francji, tak? Obecnie niestety. Tak, nie pomylić przy francuskich nazwiskach. Tak, więc wydawało się, że Maxime Inwazier La Graf, no ciężko będzie znaleźć kogoś, kto go wyprzedzi, a nagle Firuzia przetransferował się. Wystarczyło jednego z Iranu. Jednego z Iranu, telefon, tak i jest. Nie, tak na poważnie, to oczywiście Firuzia, no to wielki talent i zresztą 2800 ostatnio przegrał. Zgadza się. Zresztą przy okazji meczu Mistrzostwa Świata też się pojawiają memy, że oni grają ten mecz, oto kto się spotka z Firuzją w następnym meczu. No choć my w Polsce oczywiście mamy trochę odmienne zdanie na ten temat. No tak, pewnie wolelibyśmy, żeby kto inny zasiadł do tego meczu. A propos meczów, to też dla naszych wszystkich widzów mamy informację, bo czytaliśmy wasz feedback i wiemy, że wam też zależy na takim praktycznym wymiarze tego formatu naszej królewskiej gry, dlatego dziś będą i analizy partii, bo mamy dzisiaj Radka w studio, więc porozmawiamy sobie o Superpucharze, a także będzie mecz Head and Brain, w którym zagramy w czwórkę i zobaczcie, jak to jest widowiskowe.
Oczywiście analiza nie będzie zbyt długa, żebyśmy was też nie przestraszyli. Aczkolwiek, no może przechodząc już do tematu samego Superpucharu, tak, bo wspominaliśmy o nim w poprzednim odcinku i grałeś tam razem z Jankiem. I ogólnie o tym zresztą też to się dzieje w Bydgoszczy, bardzo fajne inicjatywy, a wy jesteście, tak jak wspominałem, zawodnikami z Bydgoszczy, tak? I Gwiazdy Bydgoszcz. Gwiazdy Bydgoszcz, tak. Jak się odnajdujecie w nowym klubie, tak naprawdę nowym dla was i nowym też ogólnie na szachowej mapie Polski, tak? Bo to dopiero pierwszy sezon w najwyższej lidze. Zgadza się. No my gramy w Bydgoszczy, właśnie przeszliśmy w tym sezonie. Wydaje mi się, że to jest świetna sprawa, że taki ośrodek jest i gdzie się dzieje tak naprawdę bardzo dużo. Jakby ktoś chciał grać w tym roku wyłącznie w Bydgoszczy, to myślę, żeby spokojnie mógł w ten sposób grać, bo nawet no, ja grałem w tą sobotę. W następną sobotę znowu jest impreza w Bydgoszczy, na którą wszyscy mogą przyjechać. W tą sobotę. Tak, no właśnie Alina jutro jedzie na tą imprezę. Właśnie widziałem ciebie na liście startu, dobrze zorientowana. Tak, no ogólnie bardzo dużo się dzieje w Bydgoszczy, no i wydaje mi się, że to jest świetna sprawa, że to są imprezy, ale to też są imprezy tak naprawdę dla wszystkich, tak? Są imprezy takie właśnie imprezy w stylu, że ja grałem z Jankiem i to było bardziej do oglądania, ale też są imprezy, gdzie można po prostu grać. I wydaje mi się, że osoby z mojej sekcji robią bardzo dużo, żeby te szachy w Bydgoszczy się rozwijały, no i to widać, tak? I świetnie, że Bydgoszczy jest na mapie i wydaje mi się, że z biegiem dni, miesięcy, lat tych imprez będzie jeszcze więcej i więcej. No tak, zresztą to widać, bo minister Schreiber tam bardzo mocno jest aktywny w popularyzowaniu szachów. Zresztą były mistrz Polski, prawda? Zgadza się. Ostatnio mieliśmy właśnie okazję wspominać nasze rozgrywki, bo po wielu, wielu latach znowu była okazja do tego wrócić. A co można myśleć, mówiąc po wielu, wielu latach? Wy kiedyś graliście? Znaczy ja wiem, ale dla naszych widzów. Tak. Właśnie zmierzałem do tego, że w mistrzostwach do lat 9 w Polsce, to znaczy jak mieliśmy po 9 lat, to wtedy pierwszy ja byłem w Polsce, a do 10 lat ja byłem drugi, a minister był na pierwszym miejscu, więc to też taka była, no wtedy oczywiście byliśmy rywalami, a dzisiaj, że tak powiem, mogę stwierdzić, że działamy w tą samą stronę. I w tym samym klubie. Tak, i w tym samym mieście, po prostu do tego, żeby szachy się rozwijały i wydaje mi się, że świetnie, że takie osoby, które wcześniej były związane z szachami, wracają do tych szachów i no naprawdę działają na rozwój tych szachów. No widać, że szachy rozwijają się w Polsce, bo ja miałem okazję być właśnie na widowni Filharmonii Bydgoskiej, jak żeście grali i naprawdę to, co zobaczyłem tam, ile osób przyszło na widownię, tak prawie 1000 osób było na widowni i to jak po meczu siedzieliście przy stoliku i ludzie do was po prostu podchodzili. Mnóstwo dzieci, żeby zrobić sobie zdjęcia, po autografy, mnóstwo też ludzi w starszym wieku. Mimo wszystko, jak zdarzało mi się, że też kilka osób do mnie podeszło i rozmawiałem z tymi osobami, to nie są wcale osoby, które jakoś bardzo grają w te szachy, nie mają żadnych kategorii, tylko po prostu są wielkimi fanami, sympatykami i przyszli pooglądać was, więc te mimo wszystko szachy dzieją się coraz bardziej medialne, szczególnie, że mecz był transmitowany też w telewizji, tak? No, też zresztą był Zbigniew Pakleza i Piotr Brodowski. No zresztą tak dobrze tą oprawę zrobili. Tak, i też właśnie do nich podchodzili, dużo osób też do nich podchodziło robić sobie zdjęcia, wiemy, że chociażby, no zresztą obaj są bardzo, bardzo medialni i to działa z korzyścią zdecydowanie na szachy. No oprawa, tak? Zresztą ta oprawa w Bydgoszczy była świetnie przygotowana. My robiliśmy tutaj zapowiedź przy ostatnim odcinku, zresztą byłeś z nami, Radku, na łączeniu. Łączyłeś się online. Ta oprawa przy okazji meczu, no była świetna i tutaj nie ma co ukrywać, że chcielibyśmy, żeby było więcej takich imprez w Polsce i mamy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie. A teraz przechodząc już do sedna Superpucharu Polski, to może przypomnij nam, Filipie, co tam się wydarzyło, no bo był mecz pomiędzy Radkiem a Janem Krzysztofem Dudą. No, mecz zapowiadał pierwsze partie, rozmawialiśmy też z Radkiem po zakończeniu meczu, zapowiadały może małą niespodziankę, aczkolwiek ostatecznie 4-2 wygrał Janek i zresztą mamy wypowiedź Janka, którą udało się nagrać na Superpucharze, więc jeżeli pozwolicie, to posłuchamy, co Janek miał nam do powiedzenia. Bardzo się cieszę, że ta impreza się w ogóle odbyła. Myślę, że jest to świetna forma promocji szachu. No i też chyba przede wszystkim cieszy mnie fakt, że wygrałem. Dość przekonujący dzisiaj meczu z Radkiem, bo okej, byłem faworytem na papierze, wiadomo, ale jak mówiłem, rankingi nie grają i
No i początek też był ciężki, się okazało, więc bardzo fajnie się przemogłem i udało mi się potem wygrać kilka partii po przegranej. No tak, ten początek zapowiadał nawet jakąś małą niespodziankę, bo Radek wygrał w drugiej partii, a już potem widać, że wszedłeś na ten swój poziom, może nie najwyższy, ale wysoki poziom i nie dałeś szans Radkowi. Tak, no trochę mnie zirytowała ta porażka białymi. Czy w sensie zaczęło się od pierwszej partii tak naprawdę, gdzie myślę, że miałem Radkę na deskach, tylko no, knockoutu nie dostarczyłem i Radek bardzo rezolutnie się bronił. Też bardzo praktycznie, pomimo czasu, bo myślę, że miałem lepszy czas w pierwszej partii od Radka, też lepszą pozycję. No ale też znalazł bardzo dobry plan gry i potem na pewno wygrywałem. Na pewno komputery powiedzą, że wygrywałem, ale wymagało jakichś obliczeń, a nie o czasie. Człowiek życzyłby sobie, że była możliwość wygrania tak technicznie, bez mydła się tak wyrażę, bez podejmowania żadnego ryzyka. No i gdzieś tam no, uciekł mi Radek, nie udało mi się go grać w tej partii czarnymi, co... No okej, okay, no wiadomo, była pierwsza partia, jeszcze pięć przed nami było, no ale zawsze to taki trochę... No jest to też taki trochę stresor, no nie? No i wiadomo, zawsze fajnie prowadzić 1-0 w meczu. A w drugiej partii no, chyba się nie spodziewałem, że przegram białymi, prawdę powiedziawszy. Trochę... Znaczy Radek też chyba się powiedział, że czarnymi wygra, ale... Wygrałem taki spokojny debiut bardzo i... Myślałem, że w manewrowej grze jakoś nawet będę cisnął Radkę, ale to pressingował, tak, uwagi na biały kolor, ale jak tak do końca to nie wyszło i koniec końców też się pędziło mnie czas kompletnie nierozsądnie i na tych 10 sekundach Radek wyjątkowo dobrze zagrał, znaczy tak bardzo praktycznie zagrał pod mój czas i skomplikował pozycję i król był w ogniu i jestem szkodny, że miałem jakąś rezolutną obronę, ale akurat żadnym nie widziałem na tym czasie i ale taka partia była bardzo przyjemna dla mojego przeciwnika, dla mnie bardzo nieprzyjemna. No ale okej, no pomyślałem, że 4 partie, też trochę podziała ta partia na jak zimny prysznic. W sensie, no okej, no wiedziałem, że dalej być nie może, no nie trzeba się tutaj ogarnąć i tak dalej. No i potem już tak, włączyłem wyższy bieg, można powiedzieć. Przepraszamy za jakość nagrania, gdyż nagrywałem ten wywiad na takim małym, można powiedzieć, bankiecie czy afterze po Superpucharze. Na afterze, szachowy after. Na szachach też się ludzie potrafią bawić. No i były pytania o to na czacie, co szachiści robią w wolnym czasie i co piją w tym wolnym czasie. Może nie na dzisiaj. Jeszcze nie ta godzina, żeby o tym opowiadać. Przypominamy o komentarzach. Tak, przypominamy o komentarzach, przypominamy o łapkach w górę, przypominamy, żebyście zadawali nam pytania właśnie tutaj. Przypominamy też o niespodziance na Twitterze oczywiście, ale przypominamy właśnie o pytaniach na czacie. Zadawajcie. Tak, zostawiajcie pytania na czacie, jeżeli chcecie o coś nas zapytać, a w szczególności gości, bo nas to już znacie, będziecie się jeszcze z nami widzieć. Nie, my jesteśmy ciekawi po prostu. Ale jesteśmy ciekawi waszego feedbacku, ale przede wszystkim pytań do Radka i Aliny, bo chętnie je zadamy, także śmiało zadawajcie, bo będą przestrzenie do tego, żeby je zadać. No dobra, to co? Może przejdziemy do tego, co się tam wydarzyło, bo wspominałeś o tłumach ludzi, którzy byli na Superpucharze. Tak, zgadza się. No, widownia była pełna i myślę, że to, co pokazaliście też na szachownicy, jakby spełniło oczekiwania ludzi, bo było szybko, było ciekawie. I mimo, że ten wynik nawet przed ostatnią partią był znany, to zagraliście tą ostatnią partię i tam też parę fajnych rzeczy żeście pokazali, więc no, przygotowaliśmy nawet taką małą analizę, powiedzmy, może tego pełnoprawną analizą nie można nazwać, ale właśnie małą analizę jednego zagrania z partii z drugiej. Dwóch partii. Z dwóch partii z drugiej, ogólnie, czwartej, ale zaczniemy od drugiej partii, tak? Czyli tej wygranej przez Radka nieoczekiwanie, Dziękuję bardzo. No, Filip, wiara w narodzie jest. Haters go na hejt, ale tak na poważnie, słuchajcie, tak gwoli ścisłości to super puchar wygrał Jan Krzysztof Duda 4-2 mecz, ale Radek w szczególności w tej pierwszej części meczu naprawdę dzielnie walczył, zresztą objął prowadzenie po drugiej partii. No i właśnie zacznijmy sobie od drugiej partii, w której to no, czarnymi wygrać, no, to jest bardzo dobry wynik, więc może powiedz nam Radku, bo mamy już też pozycję ustawioną tutaj na stole. Na chwilę poprosimy o planszę, żeby pokazać naszym widzom z drugiej partii meczu właśnie Jan Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek. Radek gra w tej pozycji czarnymi, no i Jan Krzysztof Duda zagra w tej pozycji gońcem z E6 na D5. Gońcem z E6 na D5 i z powrotem poprosimy kadr na naszą szachownicę na żywo.
I teraz Radku, jakbyś mógł wyjaśnić, dlaczego ten ruch gońcem z E6 na D5 był słaby, bo tak zagrał Jan Krzysztof Duda. Ogólnie trzeba też wspomnieć, że tutaj Janek miał już sekundy, tak, czyli musiał decydować się bardzo szybko na ruchy, no i to jest oczywiście moment, kiedy najczęściej są robione błędy, nawet jeśli grają zawodnicy z czołówki światowej. No i tutaj zagrałem skoczek F4 i to jest szach na G2 królowi. Problem jest taki, że jeśli białe odejdą na inne z pól niż G3, co nastąpiło w partii, na przykład na F1, no to wtedy następuje skoczek bije D5, trzeba zbić i wieża bije F3, wygrywa figurę. No i teraz wygrana wtedy. Tak, tak, tak. No mamy po prostu gońca więcej. Natomiast wracając do tej pozycji, oczywiście Janek, widząc tą możliwość, decydował się na król G3, a ja teraz sprytnie zagrałem gońcem tutaj i teraz na C7. Tak, tutaj C7 i problem jest taki teraz, że grożę ruchem skoczek bije D5 i on jest ruchem z szachem. Szach goniec szachuje króla. I właśnie z tego względu tak naprawdę białe nie mają innej możliwości niż zagrać ruch goniec E4, tak? Czyli jak gdyby przeciwdziałają temu manewrowi, ale na to nastąpiło właśnie wieża G8 szach. I król musi odchodzić na linię H, tak? Czyli bandową. Albo jeśli odejdzie na H4, to wtedy następuje goniec D8. No tak naprawdę jest to już prawie mat, tak? To znaczy jeszcze białe mogą zagrać ruch skoczkiem tutaj, ale to wtedy stracą skoczka, no i oczywiście przegrają niechybnie. Więc Janek odszedł królem na H2, ale teraz następuje taki szach z odsłony, czyli skoczek D3. No i ten goniec właśnie ustawiony na C7 atakuje, tak, króla na atakuje króla. No i tak naprawdę już Janek w tym momencie chyba już skończył i przegrał, no bo tak naprawdę nie ma już możliwości obrony, tak? Jeśli na przykład odejdzie królem na którejś z tych pól, czyli H3 albo H1, przykładowo, jeśli by odszedł na H3, no to następuje mat w dwa ruchy, bo jest skoczek bije F2 z szachem, jedyny ruch to jest odejście król H4, no i następuje goniec G3 i jest po prostu mat, tak? No tak, a tam nie było jeszcze jednego mata wieża G4? Jeszcze było, drugi wieża G4. Wieża G4, tak. Tak, można było też skończyć w taki sposób. A gdyby odszedł na drugie pole, czyli na pole chyba H1, tak mógł odejść? Tak, tak, tak. To samo, to od razu mat. To tak naprawdę szybciej, bo skoczek bije w dwa mat. Tak, skoczek w dwa. No i właśnie nie ukrywam, że po wygranej w partii drugiej, no to był taki moment w meczu, gdzie to się przechyliło trochę w moją stronę, tak? I według mnie o wszystkim zadecydowała następna z partii, czyli numer 3, kiedy miałem właśnie to prowadzenie, miałem przewagę pozycyjną i w czasie, tak, bo bodajże to była, tam graliśmy, że mieliśmy 3 minuty na 3 partię. Plus 2. Tak, właśnie 3 plus 2, a był taki moment, że ja miałem bodajże 2 minuty, a Janek 40 sekund. Oczywiście to jeszcze o niczym nie przesądzę, ale jest to dość spora przewaga. I to był właśnie ten moment, kiedy jak gdyby wszystko jak gdyby przeszło w drugą stronę, tak, z momentu, kiedy to ja prowadzę w meczu i mam przewagę w partii. Zrobiłem dwie bardzo głupie decyzje. Oczywiście prosto mówić, jak już się wszystko skończyło, tak? Wtedy wydawało się, że są to wspaniałe decyzje, ale no, one obróciły się przeciwko mnie i tak naprawdę przegrałem i w tamtej z partii. No i potem już nie byłem za bardzo w stanie, tak mówiąc prosto, przestać przegrywać. Wszystko działo się szybko, bardzo krótkie przerwy między rundami, no i tak naprawdę przegrałem trzy następne rundy, no co doprowadziło do przegranej w meczu. No tak, ale zanim dojdziemy do końca meczu, no to tutaj objąłeś prowadzenie i tak jak nam mówiłeś tutaj w tej wypowiedzi przed Superpucharem, u nas zresztą w programie, to mówię, że nie uważasz siebie za faworyta, ale że to jest dla ciebie dobre, bo pojedziesz bez presji. I pytanie, co poczułeś, kiedy wygrałeś tę partię? Czy rzeczywiście poczułeś taką presję, że teraz, okej, teraz objąłem prowadzenie, to jest duża dla mnie szansa, czy nie, wciąż to samo? Wciąż nie, to samo? Bo między rundami mieliśmy może 5 minut przerwy, to tak naprawdę wtedy głowa idzie zupełnie w inną stronę. To jest tak naprawdę odpocznij, wyluzuj, grasz. No zresztą my tam nie przyjechaliśmy tak za bardzo. Znaczy oczywiście, no wynik był ważny, ale chodziło też o to, żeby po prostu się dobrze bawić, no i zrobić tak naprawdę bardzo dobrą reklamę szachom. No tak. Co wydaje mi się, że się udało. No natomiast mówię, takiej presji nie było, tak?
bardziej chodziło o to, żeby się skupić i przygotować do następnej rundy. Jasne. Dobrze, to może za chwilę sobie ustawimy pozycję z partii numer 4, a w tym czasie porozmawiajmy sobie też o w ogóle o tej oprawie, no bo ta oprawa była świetna i tutaj, jak Filip dobrze zauważył, no nie tylko w Filharmonii w Bydgoszczy była oprawa duża, no bo nie tylko duża publiczność, ale też wspomniany Zbigniew Pakleza i Piotr Brodowski, którzy bardzo dobrze to komentowali. Natomiast ogólnie ta scena się mocno rozwija, prawda? No, scena szachowa, jeżeli chodzi o YouTube czy inne portale streamingowe, na pewno zyskała przez serial, zyskała przez, no wiele osób nie ukrywa tego, że zyskała też przez kwarantannę, bo ludzie siedzieli w domu i szachy są takim sportem, który można uprawiać nawet no, w komputerze, czy nawet jeżeli ma się w domu powiedzmy drugą osobę, która też grać w szachy potrafi, więc naprawdę ta scena polska stoi na wysokim poziomie. Mamy jeszcze jeden odcinek do zrobienia, że tak powiem, królewskiej gry, więc możliwe, że zaprosimy któregoś ze znanych streamerów szachowych. Zobaczymy jeszcze, który będzie mógł, który będzie dostępny i zrobimy pewnie też taki odcinek, bo to jest na pewno samo zainteresowanie młodych ludzi szachami na pewno jest teraz czymś, co w przyszłości da nam wynik sportowy. Ale jest też ważne po prostu, żeby grać w szachy, tak? Bo szachy są rozwijające dla umysłu, intelektu, a to w młodym wieku jest bardzo przydatne. No tak, zresztą wiesz, sam w ogóle efekt Gambitu Królowej i tej całej otoczki wokół Gambitu Królowej, to pewnie my zobaczymy w Polsce za 10-15 lat, kiedy teraz obecni tam 5-6-7-latkowie, którzy zainteresowali się szachami, wejdą w tą dorosłość i to będzie piękne, bo tak samo był ten efekt, o tym rozmawialiśmy ostatnim razem, jak był u nas Mateusz Bartel, którego serdecznie pozdrawiamy z Chess24, to mówił też o tym, mówiliśmy wspólnie o tym, tak, że chociażby zwycięstwo Wisiego Ananda, z którym Radek miał okazję współpracować podczas meczów o Mistrzostwo Świata, jeszcze o tym dzisiaj porozmawiamy. W każdym razie, jeżeli chodzi o Wisiego, to chociażby ten moment, kiedy zdobył Wisi tytuł Mistrza Świata, sprawił, że nagle taka produkcja, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście, produkcja arcymistrzów nastąpiła na masową skalę. W Indiach teraz mamy 12, 13, 14 latków, którzy masowo zostają arcymistrzami szachowymi. I to się wydarzyło w momencie, kiedy Wisi Ananda został Mistrzem Świata. U nas takim efektem może być oczywiście Gambit Królowej, mogą być inne okoliczności, chociażby ta wzrastająca popularność, bo tu nie chodzi tylko o to, o tych arcymistrzów, które będziemy produkować. To będzie super, jeżeli będziemy mieli kolejnych, ale jednocześnie też o to, że szachy są takim narzędziem do wszechstronnego rozwoju. Zresztą jest wiele badań, które to pokazuje, że szachy wpływają na wszechstronny rozwój. Mówiłeś, Filipie, też o streamerach. No to tutaj jest bardzo wiele streamerów na polskim rynku, chociażby, no nie wiem, chociażby Dawid Czerw, który robi tak, który robi świetne transmisje, Tomek Jaskółka, Marian Czelno, który jest bardzo znany, taki trochę ojciec szachowego YouTube'a, tak? Pozdrawiamy wszystkich streamerów. No jeszcze jest Ixten Tension, tak, który w zeszłym roku zrobił ogromną furorę. Kogo jeszcze tutaj powinniśmy wymienić? Pan Szachuś, tak? Krzysztof Budrewicz też. No w ogóle jest bardzo duża scena też szachowych streamerów. Nie ma co ukrywać, że szachy dużo ostatnio zyskały. I tak no sobie... Ogólnie, jeżeli chodzi nawet nie tylko w Polsce, no to taki ciekawy wątek jest z Hikaru Nakamurą, tak, który już on sam jako Hikaru, który kiedyś był numerem 2, jeżeli chodzi tak o te szachy szybkie, błyskawiczne, nie pamiętam dokładnie. W ogóle był numer 2 na liście rankingowej. No tak, no właśnie, o to chodzi, że w rankingu FIDE, tak, był... 2,8 miał ponad. No. Był numerem 2, teraz chyba określa siebie samego jako streamer i z tego standardu został chyba już, nie jest na liście, bo od 2 lat nie zagrał żadnej partii w standardzie. Widziałem to takiego wczoraj. No, ale to też z tego względu wynika, że nie odbywają się za bardzo zawody w Stanach. Choć oczywiście, gdyby chciał, to by znalazł. Tak, by znalazł, ale on mówi po prostu wprost, że on już po prostu nie interesuje go gra zawodowa, a po prostu streamowanie, tak? No zresztą on ma bodajże 1 milion followersów. Na Twitchu. Może tak być, ja nie jestem pewien liczb, ale jest na pewno potężny, no chyba trzeba nazwać go najpopularniejszym streamerem w ogóle na świecie, no tak, jeżeli chodzi o liczbę. Więc a w ogóle jak ty na to patrzysz, jako zawodnik no z 2700, na zawodnika, który no jeszcze 2740 miał na ostatniej liście, z tego co pamiętam, jak ty na to patrzysz? Ogólnie z Hikaru była fajna historia, bo odbywały się te zawody online Magnusa, tak? Organizował to Magnus. Tak. Wszystko jak gdyby robiła, że tak powiem, jego ekipa, współpracownicy Magnusa. No i oni to wszystko oczywiście wystawili, transmitowali. No i oglądało to powiedzmy ileś osób, nie chcę strzelać, ale na pewno dużo mniej niż oglądało to na
transmisji właśnie Hikaru, który grał w tym turnieju, tak? No i Magnus nie był chyba szczególnie szczęśliwy, tak? No, że on przygotował wszystko, no a Hikaru spija śmietankę, że tak powiem. Bo to jest kwestia biznesu, wiesz, no bo tam... Nie, no ja sobie oczywiście zdaję sobie sprawę. Organizowali sponsora, masę pieniędzy to kosztuje, tak? No ja się nie dziwię, to jest kwestia biznesowa po prostu. Ale zgadza się, co do liczb się zgadza, fakty były takie, jak mówisz. Tak, tak. Więc to było zaskakujące. Ale ciekawi mnie twoje spojrzenie właśnie na to, że arcymistrz, no jednak mimo wszystko z 2700, to wciąż może, wiesz, jeszcze bardzo wiele osiągnąć. No i w tych, nawet tych turniejach internetowych, no bardzo dobre rezultaty robił. Jak ty na to patrzysz? To rzeczywiście myślisz, że więcej arcymistrzów z poziomu 2700 będzie przechodzić w tym kierunku streamingu? No to jest, myślę, że kwestia, na którą każdy z graczy odpowie trochę inaczej, tak? Mnie na przykład zupełnie nie... Ja nie idę w tą stronę, dlatego że to mnie nie do końca jak gdyby... Może nie tyle bawi, no bo akurat przyszliśmy tutaj z Aliną i... Cieszymy się, że jesteś fajnie znamy, bardzo, dziękujemy. Nie ukrywam. Lubię przychodzić na różne właśnie różne imprezy, gdzie się mówi o szachach i tak dalej, ale sam jak gdyby nie widzę się w roli takiego streamera, tak? Natomiast jest bardzo dużo osób, które po prostu lubią streamować i które lubią jak... Ogólnie szachiści mają tak, że lubią, jak inni ich słuchają. Ale w domu tak samo. Jest. W domu tak samo jest. To nie jest kwestia streamów. Tak, żona bardzo lubi, jak ją słucha. Właśnie a propos tego, jakichś takich małych kulis, powiedzmy, waszego małżeństwa. Zobaczyłem tutaj pytanie na czacie, jak ćwiczycie w domu i czy jak, jeżeli wam się nudzi, to gracie w szachy razem. Gramy czasami. Może ja bym chciała trochę więcej grać, tutaj powiem to oficjalnie. Presja. No więc zazwyczaj gramy czasami ze sobą te partie błyskawiczne. Czasami trenujemy razem też, biorąc na przykład jakąś książkę i wtedy ja jestem w roli tego, nie wiem, nauczyciela, no nie wiem, trenera. Szefa. Który... No, bossa. Nie zwoję chwał, ale chodzi o to, że biorę tą książkę i pytam... I pytam, a co tutaj byś zagrał, a w tym wariancie, jaki tutaj ruch z wykrzyknikiem, więc jestem taką osobą, która właśnie siedzi... Trenerem. Trenerem i też czasami tak sprawdzamy jakieś warianty debiutowe, że też siadam przy komputerze i Radek siedzi przy szachownicy i wtedy po prostu sprawdzamy jego pamięć, też jakieś tam pytania dodatkowe zadaję. Ja oczywiście siedzę w tym momencie z silnikiem, więc jestem nie do pokonania i mogę sobie tam pobawić się. No, to nie jest dobry ruch, popraw się. Znowu źle. Ogólnie wydaje mi się, że fajnie, że te szachy są, jak gdyby znajdujemy jakieś możliwości, gdzie możemy wspólnie jak gdyby spędzać godziny przy tych szachach, no bo to tak naprawdę jest i życie rodzinne, i profesja, tak? Czyli to chyba nie ma nic fajniejszego, jak to się jak gdyby ze sobą łączy, a do tego no, nie tworzy jakiejś takiej, nie wiem, no, presji, czy idąc właśnie w tą stronę, tak? No bo oczywiście jest taka groźba, tak, że jak za dużo szachistów w domu, no to jest za dużo tych złych emocji, ale wydaje mi się, że my z Aliną umiemy oddzielić, jak gdyby z jednej strony oddzielić to życie rodzinne od szachów, a z drugiej strony właśnie jeśli ono się łączy, to się łączy w dobrym sensie. No tak, ale nie ma jakiejś groźby spania na kanapie, jeżeli wygrać za często. Różnie bywa. No, to zależy. To znaczy nie, bo tak właśnie myślałem powiedzieć o tym, no jak zresztą pewnie tutaj dużo osób już wychwyciło. Głos mi trochę siada, bo ostatnio byłem, no jestem przeziębiony trochę, aczkolwiek nic związanego z COVID-em. No i właśnie, żeby uniknąć tego przeziębienia, Alina spała sama na... Na kanapie wczoraj, więc... Ale to nie miało nic wspólnego z szachami, więc abstrahując od tego. Ale skoro mówicie o łączeniu szachów, w sensie takiego przyjemnego spędzenia czasu z pożytecznym przy szachach, to zastanawiałem się tak przy okazji Super Puchar, no bo ty, Alina, byłaś w Bydgoszczy, nawet cię widziałem na kamerach i zastanawiam, jak ty to przeżywałaś w ogóle, ten Super Puchar. Jak ty się czułeś? Po prostu oglądałaś, mówisz, o, coś tam zagrać, czy to analizowałaś na bieżąco, jak to było? Nie, no niestety właśnie nie umiem tak oglądać partie Radka, nawet takie, które właśnie no nie są jakby stricte takie zawodowe, tak? Bo no to nie chodzi, oczywiście chodzi w każdej partii o wynik, ale no wiadomo, to nie są mistrzostwa świata, gdzie od wygranej partii
bardzo dużo zależy, ale nie mogę przestać się stresować i po prostu, jako że też jestem osobą, która rozumie, co się dzieje w szachownicy. I to na wysokim poziomie, bo jesteś arcymistrzynią, trzeba to podkreślić. No, coś tam rozumiem i szczególnie, nie wiem, wydaje mi się, że w pewnym stopniu czuję też Radek, jak na przykład siedzi przy szachownicy, to ja tak trochę z jego postawy już czuję, czy on jest zadowolony, czy nie może znaleźć ruchu i właśnie, no, bardzo to przeżywam, muszę przyznać, a swoją drogą w Bydgoszczy też były jeszcze moja mama i mama Radka, więc miał takie wsparcie na maksa kobiety. Dokładnie. Gambit Królowej. Gambit Królowej. Dokładnie. I tak naprawdę mimo tego, że mamy nie tak dobrze rozumieją szachy, ale... ale się emocjonują. Bardzo. Więc nie wiem, wydaje mi się, może to jest taka kobieca cecha po prostu emocjonować się, ale no też wydaje mi się, że jak bliska osoba po prostu zawodowo gra, no to ciężko nie przeżywać tego. Zgadzam się z tym, bo się trochę wyżalę teraz, bo z kolei ja uważam, że ja mam jeszcze gorzej, bo jak oglądam, jak gra Alina, no to o ile w moich partiach to wygląda mniej więcej w miarę logicznie, ten przebieg jest taki dość, może nie prosty do przewidzenia, ale taki, no nie ma takich, że tych zmian w partii jest tak bardzo dużo, a jak gra moja najwspanialsza żona... Może to starczy tu koniec? Nie. W 100% chcę tutaj wszystko kanonowe. Tak, właśnie. Chodzi o to, no, że jak gdyby dużo więcej dzieje się, tak? A to oczywiście prowadzi do tego, że jest, no, dużo więcej zmian ocen, tak? Czasem jest wygrana, potem przegrana, przechodzi przez remis i tak dalej, więc, no, więc te moje stany, jak ja z kolei oglądam, to są takie: o Jezus Maria, jest wygrana. No nie, jednak nie będzie wygranej. Kurczę, no ona przegra, no i coś trzeba będzie wymyśleć, żeby wesprzeć. Tak, wesprzeć. O, wygrana jednak. Czyli nie, o dobrze, nic nie trzeba mówić. No i to mniej więcej tak działa, ale broń Boże, nie... mówiłem, że się żalę, ale to na pewno nie jest żal, bo to są po prostu duże emocje. No i wydaje mi się, że jeśli są dwie osoby, które wykonują pracę właśnie idącą w tą samą stronę, no to zawsze będą jak gdyby oglądały i będą emocjonowały się jeszcze bardziej niż jakby, jedno z nas było związane z szachami, a drugie nie było. No tak, a z jednej strony, tak jak wspominaliście, taki emocjonalny roller coaster, w szczególności jak mówiliśmy o partiach Alina, jak mówi Radek, no bo Radek rzeczywiście od zawsze znany z tych stabilnych szach, i generalnie to dosyć przewidywalne, co tam się wydarzy. I generalnie jak jest jakiś kierunek, to w tym kierunku zmierza, prawda? Ale też mówiliście o czymś ważnym, bo dużo jest takich małżeństw, prawda, sportowych, nie tylko w szachach, bo szachowe małżeństwa też są dosyć popularne. I często to, że reprezentujecie tą samą dyscyplinę, sprawia, że łatwiej wam jest zrozumieć drugą stronę i łatwiej dać takie wsparcie. No bo co innego, jak jest szachista czy szachistka z takiego topu, tak, ścisłego, światowego, i ma partnera, partnerkę, który to totalnie, czy która nie rozumie totalnie szachów, to ciężko jest dać to wsparcie, tak? No bo trzeba się wyżalić tak, że kombinacja ci nie weszła, że kompos nie wszedł, tak? Że mata, no tak, mata tak, nie było. Na przykład przegrałeś fatalnie, a ona ci mówi: chodźmy na zakupy, tak? Znaczy oczywiście to może działać w dwie strony, tak? Zabrzmiało może trochę źle, tak? Ale na przykład facet powie, nie wiem, chodźmy na mecz, właśnie. Więc ale tak, no z pewnością jest to bardzo fajnie, że to zrozumienie jest, tak? Bo czasem po jednej z partii naprawdę, no już wydaje mi się, że znamy się na tyle, że umiemy jak gdyby rozróżnić momenty, kiedy warto coś powiedzieć, a kiedy po prostu warto nic nie mówić i dać tej drugiej osobie po prostu przestrzeń do tego, żeby ona, no, była sama i tą przegraną, czy wygraną, czy remis, no po prostu jak gdyby wyłącznie sama wtedy przemyślała. Przemyślała, jasne. Znaczy fajnie w ogóle mamy temat kobiet w szachach, bo mi się to bardzo podoba, że coraz więcej kobiet gra w szachy. Cieszymy się, że z nami jest Alina. To jest świetna sprawa. Mieliśmy w zeszłym roku ten Gambit Królowej, który w 63 krajach był na pierwszym miejscu po 28 dniach, w 92 krajach w top 10. To jest niesamowity sukces w ogóle. Na tamten czas to był najpopularniejszy miniserial na Netflixie. I tak się zastanawiam, jak myślicie, waszym zdaniem tutaj, Radek i Alina, czy my się doczekamy takiej Befharmu w realu, bo Befharm to oczywiście postać fikcyjna, takiej w realu, że wejdzie do tej światowej czołówki? Jeśli tak, to kiedy? Wydaje mi się, że była podobna Beth Harmon w postaci Judith Polgar, ale na dzień dzisiejszy ciężko, szczerze mówiąc, stwierdzić, żeby zawodniczka grała na aż tak wysokim poziomie, żeby wygrywała z
najlepszymi mężczyznami. No obecnie najwyższy ranking ma chyba Juwien Jun czy Goriaczkin? One mają chyba w podobne. One mają podobne, chyba, tak? 2600 coś tam. Ale Goriaczkin chyba gra w finale męskim, prawda? Tak, po raz pierwszy w Mistrzostwach Rosji, bo tam mamy Mistrzostwa Rosji, taki super finał, do którego trzeba się zakwalifikować. Ona była pierwszą kobietą w historii, która się zakwalifikowała. Duży i sukces. Zagrała... Ile? Ona chyba 50%. Które miejsce zajęło? Na 12 osób? Na 14 czy na 12 osób? Na 12 osób. Ale nie będę kłamać, nie pamiętam, które miejsce zajęło, ale zagrała naprawdę nieźle. I fajne partie. Widać było, że się trochę... Jakby grała z kobietami, to na pewno by więcej punktów zyskała tam, bo pozycja dostawała bardzo dobre, ale widać było, że się trochę bała chyba. Ona bardzo fajnie gra, ale szczerze mówiąc nie wierzę, że będzie grała na takim poziomie, żeby wygrywać z tymi najlepszymi mężczyznami, aczkolwiek oczywiście jako zawodniczka uważam ją za bardzo silną. No tak, ale też mimo wszystko to jakby gdzieś ma podłoże i właśnie chciałem się zapytać o to podłoże, dlaczego zwykle są organizowane turnieje, gdzie mogą grać i kobiety i mężczyźni i ten turniej tylko dla kobiet i też mamy chociażby kategorie męskie, damskie też różnią się od poziomem i jakby skąd się to bierze, że w top 100 rankingu FIDE jest chyba tylko jedna kobieta? No gramy trochę gorzej, więc dają nam szansę pograć z mężczyznami. Nie, ogólnie jeśli mówić poważnie, to no przede wszystkim jakby kobieta grając w turnieju open, czyli takim męskim, gdzie kobietom jest wstęp dozwolony. Ale w drugą stronę nie ma takiej, no turniej, właśnie, to warto nie ma. Podkreślić, tak, że nie na ma. Kobiecych mężczyźni taka nie mogą grać. Dyskryminacja mężczyzn jest w szachach. Natomiast dla kobiet to jest bardzo ważne, bo faktycznie przez granie w takich turniejach to się rozwijamy szachowo. Do tego no też wydaje mi się, że to po części bierze się z tego, że jednak w szachach u mężczyzn nagrody są dużo wyższe w turniejach niż u kobiet i wtedy zazwyczaj właśnie w takim... turnieje Open są osobne nagrody dla kobiet, które i tak są dużo mniejsze niż u mężczyzn. Właśnie, jeśli dobrze wiem, to Polska jest pod tym względem właśnie wyjątkiem, bo na mistrzostwach polskie nagrody są zrównane u mężczyzn i u kobiet, bo na przykład w Rosji różnica jest mniej więcej dwa razy. O, dwa razy. Więc to dużo. Właśnie może z tego powodu też się bierze, bo nie zabieramy panom pieniędzy, ale trochę może tej siły klasy trochę coś tam uda się urwać. No tak, też Michał ostatnio na swoim Twitterze, M-podłoga Kanarkiewicz, przypomniałeś taką badania jednej właśnie z ekspertek, również szachowych, że po prostu jakby ta dysproporcja wynika z tego, że dużo więcej mężczyzn po prostu zaczyna grać w szachy, tak? Że to się kojarzy bardziej ze sportem damskim i czy właśnie... Męskim, bardziej sportem męskim. Sportem męskim. I czy według ciebie właśnie od tego to zależy, że więcej chłopców po prostu gra w szachy, więcej chłopców interesuje się mimo wszystko rywalizacją, sportem? I... Na pewno i wydaje mi się, że też to, że mężczyźni wcześniej zaczęli się zaczęli rywalizować w szachy, też wydaje mi się, że nie wiem, właśnie moim zdaniem w pewnym momencie, bo na przykład jak ja miałam tam z 14-15 lat, to trenowałam razem z zawodnikami, którzy mieli taki sam ranking jak ja i potem coś nastąpiło, że oni weszli na ten poziom 2500 plus 2600 już, a ja zostałam na tym swoim 2350 wtedy, bliżej 2400 punktów rankingu i właśnie nie wiem, czy to jest jakoś związane fizjologicznie, no nie wiem, szczerze mówiąc. Natomiast na pewno wydaje mi się, że jest taka różnica w myśleniu, bo kobietom trudniej jest tak się skupić na jednej rzeczy, bo tak myślimy o wszystkim i o niczym, a mężczyźni chyba bardziej potrafią tak się skupić, skoncentrować tylko i wyłącznie na tej partii. No tak, to też jest, czytałem takie badania, że ten stopień autyzmu, nie ten najbardziej pogłębiony, występuje częściej u chłopców, co jest też w szachach, jakby właśnie jeżeli chodzi o skupienie się tylko na jednej rzeczy, też jest pomocne. Takie to jest kwestia też rozkładu normalnego, po prostu na krańcach jest więcej mężczyzn, a w środku jest więcej kobiet. No tak, to typowo tak badawczo można do tego podejść, ale mówiąc, pozostaw może kwestię badań na bok, bo to nie dzisiaj, o tym nie będziemy rozmawiać. Ja jeszcze zanim przejdziemy do meczu Mistrzostwa Świata, bo dzisiaj o nim chciałbym też porozmawiać, tym bardziej, że tak jak wspominałem, Radek, który jest z nami dzisiaj w studio, współpracował przy 5 meczach, jeśli dobrze policzyłem, o Mistrzostwo Świata jako współpracownik. Sekundant, to się nazywa profesjonalnie w szachach, Wisiego Ananda z Indii, to chciałbym jeszcze, żebyśmy przeanalizowali sobie krótko tą drugą partię, a konkretnie czwartą partię z Super Pucharu Polski. Więc ja ci tutaj mam przygotowany diagram. Poprosimy teraz o wyświetlenie diagramu z pozycją. Już ustawiać. Już ustawiamy. Tu jakby co jest. A, jest na ekranie.
to ustawiamy sobie tę pozycję. To jest czwarta partia. Tak, z pamięci myślę też dałbym radę, choć właśnie to też jest bardzo, nie sprawdzajmy. Bardzo ciekawe dla wśród szachistów, chociażby pamiętam taki filmik z Magnusem Carlsenem, gdzie on rozpoznawał bardzo historyczne partie i ludzie się dla laików, powiedzmy, jest to taki straszny szok, że po prostu ktoś po rozkładzie pionków potrafi rozpoznać, która to była pozycja, z którego roku i tak dalej. To jest po prostu wasza praca. Najlepszą historię miałem kiedyś z Wishim właśnie Anandem, no, który wiadomo, że jest geniuszem. Możliwe, że nie mniejszym właśnie niż Magnus. I on właśnie miał ustawioną jakąś jedną z pozycji. I on mnie jakoś zaskoczył, że powiedział, że on to widział, ale dokładnie... tylko że odwróconym, że białe były jak gdyby w czarnymi, tak? Mm-hmm. I potem faktycznie sprawdziłem, zgadza się, odbyła się taka rozgrywka. Odbicie lustrzane. Tak, tak, w odbiciu lustrzanym, tak? I to jest właśnie jeszcze w ogóle klasa, moim zdaniem, żeby nie dość znać to, to jeszcze być w stanie jakoś zrozumieć, czy to było jeszcze odbicie lustrzane, tak? No to już taki poziom zarezerwowany dla właśnie zawodników jak Wisi, którzy pamiętają masę dla partii. Geniuszy, tak, dla geniuszy, no i wytrenowanych. Tak. Mamy pozycję z partii numer 4, w której to Radek grał czarnymi, taki sam jak w partii numer 2, a białymi grał Jan Krzysztof Duda. Mhm. I w tej pozycji jest ruch czarnych. No i tutaj zagrałeś taki ruch jak skoczek na G6, prawda? Tak. To jest taki moment też, który, no jako że już też miałem dość mało tutaj, nie wiem, czy sekund. Oczywiście wykonałem ruch, który po prostu wpadł mi do głowy. Tak? No oczywiście trzeba wspomnieć o tym, że gdyby był ruch białych, to białe by zagrały ruch wieża szach, no i tak naprawdę król nie może odejść na H7, bo tutaj stoi goniec. I atakuje pole H7. Tak, no i właśnie z tego względu muszę jakoś bronić się od tego, od idei właśnie szacha. No i a z kolei nie chciałem odchodzić żadną z wież, bo jeśli odejdę wieżą z E7 tutaj, no to nastąpi hetman bije F7 z bronioną wieżą. A jeśli zagram wieża D8, no to z kolei nastąpi bicie i hetman bije B6 i stracę pionka. Więc ja zdecydowałem się zagrać ruch skoczek G6. No idea była taka, że na szacha, który nastąpił oczywiście i którego się spodziewałem, wrócę się skoczek F8. Tak? I no, teoretycznie wszystko się trzyma, no natomiast Janek widział dalej i zagrał ruch wieża F5, który był, no, po którym zrozumiałem oczywiście, że no, że trzeba już myśleć o następnej rozgrywce, bo chodzi o to, że wisi hetman, muszę nim gdzieś odejść i na każdy ruch tak naprawdę mam 3 odejścia, mogę odejść na G6, H6 lub H4, natomiast na każde odejście nastąpi ruch wieża H5 i teraz powiedzmy, jeśli zagram tutaj, no to nastąpi bardzo nieprzyjemny szach, koniec H7, ten skoczek nie może bić, bo jest związany i na król H8 następuje wieża F8 mat. Pokażmy to. I teraz jeszcze na chwilę wrócimy do tej pozycji, bo tutaj taka rada, tak naprawdę dla zawodników chyba wszystkich szczebli, będzie taka, że jeśli macie do wyboru zagrać ruch do przodu, bo tutaj tak naprawdę, wracając do tego, trzeba było zagrać ruch pionkiem na G6 właśnie z ideą, że po szachu idziemy do przodu, no i tego i kontrolujemy pole F5, bardzo ważne, prawda? Tak. No i oczywiście wszystko jak gdyby jeszcze by trwało dalej w tej partii. Właśnie jeśli macie do wyboru zagrać ruch do przodu lub w tył, no to zawsze do przodu trzeba grać. Ale to uważaj z takimi, wiesz, zdaniami, że zawsze, bo potem... Kwantyfikatory. Oprócz tych przypadków, bo to jest jedna z zasad Bartosza Soćko, czyli... trenera naszego. Kadry narodowej. No i tak, no i on ma właśnie wiele zasad i zawsze mówi, to jest właśnie ta zasada, do przodu, ale z rozsądkiem. Tak. Czyli są zasady, są wyjątki, ale co do zasady, jeśli właśnie jest ten wybór, albo gramy w przód, albo w tył, no to zawsze w przód. Jasne, to teraz może o zasadach, o Mistrzostwa Świata, prawda? Znaczy myślę, że w ogóle nie możemy trochę wyjechać z tej Bydgoszczy i przenieść się do Dubaju, bo tam jest nasz specjalny wysłannik, czyli Łukasz Turlej z ramienia FIDE właśnie w Dubaju, gdzie wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Szachowej, warto to wspomnieć, bo nie wszyscy wiedzą, co oznacza skrót FIDE, a już żeśmy się dzisiaj nim posługiwali. Właśnie przebywa w Dubaju, gdzie Magnus Carlsen gra z Janem Niepomniaszczym o tytuł Mistrza Świata i specjalnie dla widzów kanału sportowego przygotował materiał właśnie z Emiratów Arabskich, więc zapraszamy.
Musimy poczekać, bo jest jakieś wyzwanie techniczne z materiałem, tak? Więc za chwilę się pojawi, więc może teraz porozmawiajmy sobie o zasadach kwalifikowania się do meczu o Mistrzostwo Świata, bo wiemy, że ten mecz się zakończy w okolicach 15-16 grudnia, a już w przyszłym roku jest bardzo ważne wydarzenie, którym jest turniej kandydatów, w którym to zagra Jan Krzysztof Duda, czyli turniej, który wyłania kolejnego przeciwnika dla Mistrza Świata, czyli dla zwycięzcy tego meczu w Dubaju. I może porozmawiajmy sobie o zasadach tego meczu, no bo to, że tam już jest Jan Krzysztof Duda, to wiemy, ale jakie są pozostałe kryteria kwalifikacji do tego turnieju kandydatów, to poprosimy teraz o wyświetlenie planszy i pokażemy, jakie są zasady właśnie. No właśnie, przede wszystkim przegrany z meczu o Mistrzostwo Świata, bo no teraz się odbywa w Dubaju mecz o Mistrzostwo Świata Nepomniachtchi Carlsen. Po drugie, zawodnik nominowany przez FIDE i tutaj już wiemy, że to jest Teimur Radżabow, ponieważ jest ta słynna historia z ubiegłym rokiem, prawda, z turniejem kandydatów, który został przerwany z powodu wybuchu pandemii koronawirusa. I tam była taka sytuacja, że Radżabow miał zagrać w nim, ale powiedział, że nie zagra ze względów na to, że... On się zakwalifikował, tak. Tylko że FIDE nie dało gwarancji, jak to będzie. No to był sam start, bo to było w marcu, tak? W końcu marca. I on próbował uzyskać od FIDE gwarancję, tak? Co się stanie właśnie, jeśli on zostanie przerwany, jakie będą środki jakieś tam, żeby... To ogólnie próbował wymóc na FIDE różne jak gdyby oceny, tak? Co się stanie, jeśli właśnie zostanie przerwany, czy jeśli zostanie przerwany, to czy zostanie dokończony, kiedy i tak dalej, i tak dalej. No i ale FIDE nie było chętne, skłonne do współpracy z nim, no więc on dostał prostą ofertę, tak? To znaczy grasz, albo nie grasz, tak? No to on powiedział sorry, ale nie gram. No i to jest ciekawe, bo jednak to tak, największe ale wydarzenie, potem, prawda? Koniec końców trochę wyszło na jego, bo oni zaczęli grać, odbyło się 7 z 14 partii. Czyli połowa. Czyli tak, w połowie. No i przerwali, no bo wszystko stanęło, tak? Wtedy stanęło wszystko. Zawodnicy wrócili do domów, co też było skomplikowaną misją. No i Radżabow nagle się okazał zwycięzcą. Znaczy zwycięzcą w tym sporze. Moralnym, jak Polacy. My jesteśmy specjalistami. Tak. No i on zaczął, oczywiście wszyscy zaczęli do niego wyzwaniać, pytać, co on zrobi. No i on zaczął sugerować, że on tak naprawdę to teraz może iść z tym do sądu, myśli, czy wynająć prawników i tak dalej, i tak dalej. No bo jak rozumiem, w takim sporze prawnym miałby całkiem spore szanse na, czy to na odszkodowanie, nie wiem, bo nie jestem ekspertem, ale wtedy, że tak powiem, jak rozumiem, FIDE razem właśnie z Teimurem dogadali się, że okej, my odpuścimy jak gdyby sprawę z dwóch stron, ale dostaniesz właśnie tą kartę dziką do następnego turnieju kandydatów. Tak. Mamy już materiał wideo, więc poprosimy teraz o wypowiedź Łukasza Turleja, czyli wiceprezydenta Międzynarodowej Federacji Szachowej. Serdeczne pozdrowienia z Dubaju dla wszystkich widzów kanału sportowego. Bardzo wiele się dzieje. Oprócz tego, że na sali, na wielkiej sali za mną trwają partie, to tuż przed salą jest i komentarz Vishwanathana Ananda i Anny Muzyczuk, w którym kibice mogą uczestniczyć i oglądać go na żywo. Są duże szachy, cały czas na szachownicach rozgrywane są partie. Wielu kibiców nie związanych z szachami, po prostu osoby, które są tutaj widzami, uczestnikami Expo 2020 w Dubaju, po prostu przychodzą, oglądają i coraz więcej osób przy tych szachach jest. Tak właściwie na wszystkich dotychczasowych rundach bilety zostały wyprzedane jeszcze przed rozpoczęciem, więc jeszcze przed rozpoczęciem rundy, w trakcie rundy nie można już było kupić biletu na to wydarzenie, więc zainteresowanie jest ogromne. Myślę, że dla polskich kibiców też ciekawą sprawą jest to, że zaangażowany jest tutaj Jan Krzysztof Duda. Został zaproszony przez organizatorów Expo oraz przez Międzynarodową Federację Szachową i będzie uczestniczyć jako tak zwany gość VIP. Poprowadzi zajęcia Akademii czy Zable FIDE, czyli 12 najzdolniejszych uczestników Akademii, młodych
zawodników jest tutaj w Dubaju i mają zajęcia właśnie z Anandem, z Michałem Kobalią, czyli z trenerem kadry narodowej Rosji. No i właśnie będą mieć spotkanie, zajęcia z Janem Krzysztofem Dudą. I też Janek tutaj będzie w trakcie Dnia Polskiego, więc myślę, że też tych szachowych akcentów w trakcie Dnia Polskiego, które się tutaj odbędzie 7 grudnia, nie zabraknie. Specjalnie dla Was w tym wyjątkowym materiale z Dubaju mówił Łukasz Turlej, czyli wiceprezydent Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE. Co ważne, to też Łukasz jest jednym z organizatorów Mistrzostw Europy w szachach szybkich i błyskawicznych w Katowicach. Także dla osób, które interesują się szachami, to słuchajcie, już 17 grudnia, 17 grudnia Mistrzostwa Europy w szachach błyskawicznych, a następnie też będzie 18-19 Mistrzostwa Europy w szachach szybkich w Katowicach, w Spodku. I co ważne, już wiemy, że Jan Krzysztof Duda zadeklarował swój udział w szachach błyskawicznych, w Mistrzostwach Europy, więc jeżeli chcecie też spotkać Janka, to tam oczywiście zapraszamy. A my wracamy do Mistrzostw Świata w Dubaju, bo tak jak mówił Łukasz, no tam się bardzo wiele dzieje i wróćmy do zasad wyłaniania właśnie zawodników do turnieju pretendentów. Może Filipie, teraz ty przejmiesz pałeczkę. Tak. Mówiliśmy o zawodniku nominowanym przez FIDE, mówiliśmy o przegranym Mistrzostw Świata, więc jeszcze jest dwóch najlepszych zawodników z Pucharu Świata, który został rozegrany, w którym właśnie dzięki temu turniejowi Jan Krzysztof Duda otrzymał miejsce w turnieju kandydatów. Oraz jest... Sergiej Karjakin. Sergiej Karjakin, tak. No. Jako finalista. Jasne. My w Polsce skupiamy się głównie na Dudzie, aczkolwiek ci przeciwnicy też są bardzo ważni. Jeszcze jest dwóch najlepszych zawodników z FIDE Grand Swiss 2021 roku. I tam czyli Firudzia i Firudzia, tak. I dwóch z Grand Prix 2022, które będą w Berlinie, o ile się nie mylę. I tych zawodników jeszcze, ci zawodnicy jeszcze nie są znani, więc na przykład tak jak właśnie rozmawiałem z Jankiem, miałem przyjemność rozmawiać w Bydgoszczy, to mówił, że jeszcze się nie przygotowuje do turnieju, gdyż nie wiadomo, kto przegra mecz o Mistrzostwo Świata. Możemy podejrzewać, kto przegra, ale jeszcze tego nie wiemy. I właśnie nie znamy tych dwóch zawodników, więc to jest turniej kołowy, w którym będzie 8 zawodników, tak? I trzeba się po prostu przygotować stricte na każdego rywala. No i Janek jeszcze tego nie robi, jeszcze trochę czasu do turnieju pretendentów ma, więc mamy nadzieję, że będzie przygotowany odpowiednio, kiedy ruszy, tak? Bo tak jak mówiliśmy, to jest pierwszy nasz reprezentant w tym turnieju, reprezentant Polski, więc no, chcielibyśmy, żeby zajął tam jak najwyższe miejsca, tak? Ale tak naprawdę wszystkich interesuje tylko to pierwsze, dzięki któremu można grać o Mistrzostwo Świata. No tak, a skoro o Mistrzostwach Świata i mamy wspaniałych gości i to jeszcze z dwóch stron możemy podpytać, to zapytajmy może Alinę, zacznijmy od Aliny, no bo Nepomniachtchi to Rosjanin, więc no może opowiesz nam troszeczkę, jak to... Słynne przygotowania w Rosji wyglądają, no bo tylu mistrzów świata z Rosji pochodzi, wcześniej ze Związku Radzieckiego oczywiście, historycznie. Jak te przygotowania w Rosji wyglądają szachistów i szachistek oczywiście? No na pewno ma, podejrzewam, że Jan ma olbrzymie wsparcie. Oczywiście wszystko to jest tajemnicą, jak to zazwyczaj przy meczach o Mistrzostwo Świata, że zawodnicy ukrywają swoje tak zwane teamy, czyli osoby, które im pomagają. Dosłownie kilka osób jest znanych z chyba... Parę sekundantów. Wiem, że Jan miał bardzo duże wsparcie, jakiegoś super mocnego komputera używali z takiej Doliny Krzemowej w Rosji, a z takich otwartych informacji, bo szczerze przyznam, nie znam jakichś tutaj tajemnic wielkich. Ale chyba Karjakin, prawda? Bo ostatnio obwieścił, że Karjakin pomagał w przygotowaniu. Tak, Karjakin. Między innymi oczywiście, tak, jako jeden, tak, z wielu, bo tak. Tam jest wielki potężny team, to na bank. No głównym sekundantem, czyli takim trenerem od strony debiutowej, ale tak też chyba bardzo bliskim kolegą, to jest Władimir Płotkin. Oni już współpracują od bardzo dawno z Janem Nepomniachtchim. I do tego też właśnie Jan wspominał w jakimś wywiadzie, że poza tą częścią szachową przygotowywał się również fizycznie i też psychologicznie, więc szczególnie wydaje mi się, że w przypadku Jana to jest bardzo ważne, no bo Jan ma bardzo dużo zalet, ale też jest bardzo emocjonalnym zawodnikiem, więc jakby coś poszło w meczu nie po jego stronie, to wydaje mi się, że ten poprzedni Jan przynajmniej mógłby mieć problemy, bo mam nadzieję, że teraz z tym sobie poradzi. A tak a propos właśnie przygotowań fizycznych, to czytałem, bo o tym też Nepo mówi, że schudł 10 kilo w przygotowaniu do tego meczu, a między innymi a to właśnie aspektu fizycznego. Giri się z tego śmiał, że on schudł te 10 kilo, ale to jest te 10 kilo, które on przytył 3 lata ostatnio wcześniej, czyli najpierw trzeba przytyć, żeby potem przed... Było z czego tak, żeby schodzić. Zgubić potem przed meczem, tak? To może trochę tendencyjne pytanie, bo jesteś z Rosji, to komu kibicujesz w tym meczu? Ja kibicuję Rosjanino, ale nie dlatego, że jestem z Rosji, tylko dlatego, że zazwyczaj kibicuję tak zwanym underdogom, więc po prostu wydaje mi się, że będzie coś ciekawszego dla świata szachów, jak wygra
mniej spodziewany zawodnik w tym pojedynku. Jasne. A Radka, chcielibyś, myślę, że też Radku możesz nam powiedzieć dużo o przygotowaniach do meczu Mistrzostw Świata, bo pracowałeś z Wishim Anandem, czyli poprzednim, 15. Mistrzem Świata, który dopiero został zdetronizowany tak naprawdę przez Magnusa Carlsena. Zresztą, z tego co wiem, to przy obu meczach z Magnusem Carlsenem tak, miałeś się. Okazję współpracować. Ja Wishiego wspomagałem w 5 meczach o Mistrzostwo Świata. Pierwsze 3 wygrał, potem 2 przegrał z Carlsenem. W ogóle ten drugi był dziwny o tyle, że on... Najpierw przegrał jeden i potem właśnie wygrał w turnieju, tak, żeby zagrać po raz drugi. Już oczywiście wszyscy spisywali Wisiego na straty, no bo on zagrał w turnieju wyłącznie dlatego, że przegrał ten mecz z Carlsenem, tak, czyli jako przegrany spadł, tak, i musiał zagrać w tym turnieju. No i on tam zagrał, my mieliśmy zgrupowanie, które trwało może 5 dni. I on wyjechał na te zawody i nagle się okazało, że wygrał te zawody. I tak? Znowu zagra. I znowu zagra, tak. I no ogólnie dla mnie to była wspaniała przygoda i też ja nie ukrywam, że może to zabrzmi trochę górnolotnie, ale to dało bardzo dużo szachom w Polsce, bo ja wtedy dzięki współpracy z Wishim wskoczyłem z rankingu 2600 na 2700 bodajże 20. I ja byłem na tym rankingu 2600, mimo że szanse miałem moim zdaniem dużo wyższe wtedy. Ja nie wiedziałem, co robić. Nie wiedziałem, jak iść w górę, bo nie miałem... Nie miałem wzorca, tak? I nie miałem skąd się uczyć i dopiero współpraca z Wishim trochę otworzyła mi oczy, tak? Na to, co trzeba robić, jak się rozwijać, a przede wszystkim ile trzeba pracować, żeby móc osiągnąć ten mistrzowski szczebel, tak? Bo na przykład zgrupowania przed meczem o Mistrzostwo Świata u Wisiego były takie. Trenujemy 6 dni, jeden dzień wolny. Tylko że te 6 dni to były po 8 godzin, 9 godzin dziennie i jeden dzień wolny i znowu tak z tydzień. I tak spędzaliśmy z miesiąc, dwa, w zależności od meczu. Tak? A co takiego się robi podczas takiego treningu szachowego? Dla naszych widzów pytam, bo pewnie będą ciekawi. Widzicie, nie wiem, wszyscy z komputerami czy na szachownicach? Obecnie to się trochę zmienia, natomiast jak ja trenowałem z Wishim, to znaczy gigantyczne znaczenie odgrywały debiuty, tak? No bo wiadomo, że się przygotowujemy na jednego zawodnika, tylko jeden wybitny zawodnik, nie na całą gromadę, tylko na tego jednego, tak? I pod jego styl próbujemy znaleźć jakieś debiuty, które zaskoczą tego przeciwnika, tak? Jak sprawić, żeby te miesiące, które oba zespoły spędzają nad tym, żeby zaskoczyć właśnie w naszą stronę, tak? Żeby po godzinie w partii ten nasz zawodnik miał przewagę, tak? I wydaje mi się, że tak naprawdę wszystkie te mecze o Mistrzostwo Świata to nam się udawało, tak? No, tylko że Carlsen był po prostu na tyle dobry, że no, nawet że mimo zaskoczenia Carlsena to niewiele dawało. Choć w tym meczu numer 2 Wisi był bardzo blisko wygrany moim zdaniem i to była niespodzianka, że on się trzymał na tyle długo, że ten mecz trwał no, praktycznie na dystansie 12 rund był rozgrywany. I to jest tak naprawdę jedyny mecz, którego wybitnie mi szkoda, bo naprawdę uważam, że Wisi miał szansę wygrać to z Carlsenem. No tak, też ogólnie myślę, że to jest ciekawe dla widzów, że to, co widzimy, czyli dwóch szachistów przy szachownicy, przy stoliku, to nie jest jakby całe tło meczu, bo mamy mnóstwo, czasem i kilkadziesiąt osób za tymi szachistami, powiedzmy, tak, zaangażowanych, czyli właśnie trenerów, sekundantów, którzy pracują nocami i przygotowują debiuty, czym tu by zaskoczyć rywala, no w tym meczu Mistrzostwa Świata oczywiście też tak jest. I jeszcze ci przerwę, jak ktoś by chciał właśnie więcej jak gdyby znaleźć informacji o tych meczach Wisiego, to jest wydana bardzo fajna książka Anand's Files chyba się nazywa, przez Michela Abelna, taki szachista, po angielsku, ale bardzo przystępnym językiem napisane, gdzie właśnie na podstawie wywiadów z Wisim i z nami on wydał książkę, jak to się wszystko działo. Bardzo dużo takich fajnych właśnie smaczków tam jest i wydaje mi się, że no ja się nie spotkałem z opinią, żeby ktoś był po przeczytaniu nie był zadowolony. Więc jeśli ktoś by chciał, i to tak naprawdę nie chodzi wyłącznie o szachistów, bo nawet nie szachiści znajdą tam bardzo dużo fajnych informacji moim zdaniem. Jasne. To już zbliżając się do końca i naszego meczu Hand and Brain, bo na koniec zrobimy sobie mecz Hand and Brain, czyli głowa, ręka głowa, za chwilę omówimy sobie zasady. To ostatnie z mojej strony pytanie, jeszcze może Filip coś dorzuci. To wiemy, że w przyszłym roku Janek zagra w turnieju kandydatów i z waszej perspektywy macie bardzo dużo doświadczeń. Radek współpracy z Anandem, Alina współpracy z topowymi zawodnikami z Rosji. To co waszym zdaniem mógłby jeszcze więcej zrobić Janek, żeby dobrze się przygotować do tego turnieju kandydatów? No myślę, że to nie będzie coś, co będzie nowe, no ale na pewno w turnieju, gdzie właśnie grałyśmy zawodników, którzy są znani wcześniej, no to przygotowanie debiutowe będzie bardzo ważne, bo Janek, jeśli debiuty
przetrwa z czołówką światową, no to potem na pewno jest w stanie ugrać bardzo dobry wynik. Natomiast pytanie, czy przetrwa te debiuty. No bo wiadomo, jedna rzecz to wygranie w Pucharze Świata, gdzie wiesz, z kim zagrasz jutro, ale nie wiesz, z kim zagrasz za 3 dni. A druga rzecz to, jak ci wszyscy zawodnicy mają z kilka miesięcy, żeby na Janka się przygotować. Tak? To jest mniej pocieszające właśnie. To jest mniej pocieszające, bo... ale tak samo Janek ma te miesiące, żeby się przygotować. No tak, tylko chodzi mi o to, że po prostu w szachach klasycznych mimo wszystko ten wariant debiutowy, ogólnie ilość wariantów jest bardzo rozbudowana i trzeba się bardzo przygotowywać, a właśnie w partiach szybkich to bardziej chodzi o tą improwizację przy szachownicy. I w tym Janek jest jeden z najlepszych na świecie. Ja znowu zabrzmię tak trochę górnolotnie, ale wydaje mi się, że to będzie taki egzamin dojrzałości dla Janka, bo on już jest bardzo, bardzo wysoko, ale jest właśnie kwestia tego, że tutaj trzeba naprawdę postawić jeszcze jeden stopień w górę. A Alina, jak ty to widzisz? Ja się w zupełności zgadzam z moim mężem w tym przypadku. W tym przypadku męża, czy w tym przypadku z tym pytaniem? Nie, w tym pytaniu. Nie, chodzi mi o to, że też się zgadzam, że fajnie by było, jakby Janek popracował nad właśnie debiutami. I tak jak wspominałeś, faktycznie praca nad debiutami jest ciężka, ale jeszcze cięższa jest praca nad takim szachowym skillem, czysto szachowym, którego Janek ma bardzo na wysokim poziomie, więc akurat... Wydaje mi się, że praca nad debiutami nie jest tą najtrudniejszą częścią pod względem takim organizacyjnym, że to można ogarnąć, że tak powiem. Tylko właśnie trzeba czas, chęć, siły i tak dalej. I pracę wykonać. No bo właśnie o tego skilla nie martwimy się, tak? No tak, skilla ma. Dokładnie. Skilla ma. Słuchajcie, zbliżamy się do końca programu, ale tak jak obiecaliśmy wszystkim naszym widzom, teraz czas na mecz Head and Brain, czyli głowa-ręka, ręka-głowa i może wyjaśnijmy zasady, o co chodzi. Jeszcze tylko przerwę, tak? Bo wiem, że jeśli byście chcieli o coś spytać, dopytać, to jutro będę komentował właśnie mecz o Mistrzostwo Świata. Na Chess24 u Mateusza Barty. Tak, więc zapraszam wszystkich. Tak, Mateusz Barty jest lubiany z naszego poprzedniego odcinka, tak. Więc jak najbardziej zapraszamy też na transmisję z meczu o Mistrzostwo Świata, gdzie Radek jutro będzie gościem. Zresztą wczoraj była Alina. Tak, no dokładnie. Więc słuchajcie, wszystko zostaje w rodzinie. Mateusza Barty oczywiście pozdrawiamy i Chess24, bo bardzo dobrze się z nami współpracuje. Z Chess24 zresztą dzisiaj przygotowali świetne grafiki. A teraz przejdźmy do meczu, bo to już będzie końcowa faza naszego dzisiejszego spotkania i wyjaśnimy zasady. I myślę, że najlepiej to wyjaśni Alina. Hand and Brain, czyli to taka gra, gdzie gramy zespołowo, 2 na 2. Od razu powiedzmy, jakie zespoły. Filip będzie z Radkiem, no bo Filip ma 4. kategorię, Radek ma arcymistrza, więc najwyższy z najniższym rankingiem. 1400 to jest 4. kategoria, Radek ma 2700, Alina arcymistrzyni, czyli 2500, ja mam kandydata na mistrza krajowego z rankingiem w okolicach 2100 punktów, czyli delikatnie średnio będziemy mieli wyższą z Aliną, ale uwaga, uwaga, najczęściej jest tak, że się gra takie mecze, że lepsi zawodnicy są głową, czyli mówią, jaką figurą zagrać, a my zrobimy to na odwrót, że ręką będą lepsi zawodnicy, czyli wyrównujemy trochę szanse Radka i Filipa i zobaczymy, jak to pójdzie w tym meczu. Tak, czyli w takim meczu ty jesteś głową. Tak, ja mówię, jaką figurą zagrać. Dokładnie, tylko nazywasz skoczek, goniec lub pionek, a ja już wybieram, którym gońcem mam zagrać, skoczkiem lub pionkiem. Tak, i gramy 3 minuty na całą partię plus 2 sekundy po każdym. Się i szybko. Tak, no. będzie partia szachów błyskawicznych z czasem dodawanym. Ja się boję, że to będzie za szybko, więc... Słuchajcie, 3 minuty na zawodnika plus 2 sekundy po każdym ruchu będzie dodawane. A przepraszam, zaczynamy z 3 minuty 2 sekundy na start, plus 2 sekundy po każdym ruchu będzie dodawane. Dobra, chyba wszystkie zasady są przedstawione, czyli mówiąc krótko, ja mówię, w sensie zaczniecie wy, czyli tak. Filip mówi, jaka figura, Radek robi ruch, potem ja mówię, jaka bierka ma się ruszyć i Alina gra. Więc mamy pojedynek małżeństwa szachowego, słuchajcie, oni tutaj już, słuchajcie, już się rozliczają za tą partię, jeszcze zanim zaczęliśmy, ale spokojnie dopilnujemy, żeby wyszli cali żywo z tego studia. Dobrze, to co, gotowi? Uścisk w dłoni? Nie wiem właśnie, czy... Oj, no dobra. Oj, oj, oj. Dobra, to zaczynamy. Na środkowym i zaczynamy. Pion. Pion. O matko, co... Najbliższy pion. Był, przepraszam. Pion. Skoczek. Goniec. O, pierwsze problemy. Pion. Pion. Hetman. To końcóweczki. Zmieniamy na końcówki. Grają właśnie. Goniec. A czemu nie skoczek? Nie podpowiadać, proszę. No. Co, jak? Nie parujemy.
Znaczy, Roszadę też król. Ale Roszadę to też król. To też król. Tak, no to dobra, no taki handicap wam damy. No dobrze, skoczek. Ale teraz to, no ale tak, no dobra, tak merkantylnie. Wieża. My gramy na atak. Skoczek? Skoczek. Pion? Goniec. Skoczek? Pion. Goniec. Wieża. Goniec. Pion. Ale jaka agresja. Król? Chips. No bo... Tak, no to, ja to rozumiem, że rusza a król jeszcze. No dobrze, zagramy tak bardzo solidnie. Pion. Goniec. Pion. Czyli nie chodziło o tamtego. Skoczek. Skoczek. Pion. Pion. Wieża. Pion. Goniec. Oj, nas. Goniec. Objadamy wam wieża. Wszystkie tutaj. Wieża. Zjadają pioneczki. Do domciu. Wieża. Skoczek. Jakie skupienie, no trochę zabawy. Wszystkim ma być, a nie, no. Wieża. Już nie liczycie tutaj na wynik partii, więc tylko na zabawę. Tak, zostało. Tak. Nie, no to wynik to jest drugorzędna rzecz. To jest ważna partia, która dzisiaj w domu Wojtaszku zmywa, więc... No chyba już... przyjdziesz do nas. Wieża. Będę winny porażki, więc pewnie tak. O, jakiś problem. Jest okej. Okay. Skoczek? No... Jest okej, wszystko. No ja nie wiem, muszę prowadzić tutaj trochę zamieszania w studio. Poczekaj, bo mam za dużo dobrych możliwości. To po prostu jest wybór między dobrym a lepszym. Oj, oj, oj. Wieża. Pion. O. Aj, aj, aj. Czekałam na tego piona. Już teraz spokojnie. Pion? Co ty tak się śmiesz? A my mamy dużo pionów. Też byście no właśnie, tyle chcieli dużo, mieć. Nie, nie wyboru teraz. Musimy kontrolować bajkę, nie? Przede ale musimy. O. Ja, no, ale to jak takie tutaj podstawiliśmy. Oj, oj, oj. Coś podstawiliśmy chyba. Może i nie. A może i tak. Wieża? A, jeszcze wieża jest. O. Nie widziałam tego. Dzięki. Uratowało mnie głowa. Wieża. Ja to trzeba mówić, no żeby coś pion? Się działo. Tak wszyscy będą myśleli, że te szachy takie wolne. Szachy nudne. Nudne pion, no. Pion. Chwileczka. Znowu za dużo tych pionków. No, no właśnie. Ale mamy lepszy czas, więc... Cicho. Jedyna szansa nasza. Skoczek. Goniec. No coś tam. Coś tam. Skoczek. Do tyłu właśnie. Skoczek skacze. Wieża. Król. Ależ nerwy. No. Goniec? Goniec. Ale takim głosem już nie powiedziałbym, że przekonany na 100%. Dobrze, nie wiem. Trzeba grać szybko, bo my mamy super pozycję, skoczek. Mamy wygraną. Wygraną. Tylko, że czas nam. Goniec. Wieża. Wieża. Goniec. Goniec. Skoczek. Pion.
Wieża. Skoczek. Nie wiem gdzie. No właśnie. No ale wszędzie dobrze. Nie, nie, nie. No dobra. No zastanów się. Nie, jest okej. Okay. Pion. Skoczek. Pion. Wiesz, gdzie mój skoczek? Skoczek. No właśnie. Pion. Aj, aj, aj. Pion. Aj, aj. Pion. Ale to się król. Oj. Bo... Zobaczyłem. Bo było, zaraz pion, było, ale był pion chyba. No. Pion. Teraz oni też to zobaczyli. No. Pion. Wieża. Pion. Wieża. Król. Aż gdzie ta ręka? A ja, wieża. No to tak, no to nie wolno. Pion. Skoczek. Wieża. No dobra, poddamy się już chyba. No szach. To tak już. Już chyba nie damy rady. A oni zdążą, bo te dwie sekundy no, dodatkowe robią swoje. Dodawane. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy. Dzięki. No i tym samym zakończyła się partia Head and Brain, czyli ręka-głowa. No, wygraliśmy, Alina. No. No. Tak jest. Wygraliśmy. Dzięki wielkie za szczęście. Zagrę. Szczęście, tak. Nic szczęście. Innego. Siła. Kwestia skilla. Dokładnie. Tak, słuchajcie, musimy kończyć, więc bardzo serdecznie wam dziękujemy za to, że byliście z nami. A naszymi i waszymi gośćmi byli dziś Alina Kaszlińskaja, czyli arcymistrzyni i drużynowa mistrzyni Europy w reprezentacji Rosji oraz na piątej szachownicy złoty medal, a także Radek Wojtaszek, czyli aktualny mistrz Polski, drugi najlepszy obecnie notowany zawodnik z klubu 2700+. Dzięki wielkie za to, że byliście z nami. No i oczywiście dzięki. Filip Zieliński, czyli współprowadzący naszego wraz programu. Wraz z Michałem Kanarkiewiczem dziękujemy i widzimy się już, kiedy będziemy mogli więcej powiedzieć trochę o wyniku Mistrzostw Świata. Dzięki wielkie, szach i mat, do zobaczenia.